Piłkarze Lecha Poznań pierwszego zwycięstwa w grupie mistrzowskiej poszukają już w najbliższy czwartek. Podopieczni Jana Urbana na Ina stadionie podejmą Lechie Gdańsk. Stawka tego spotkania jest bardzo wysoka dla obu drużyn. Przecież zarówno kolejorz jak i zielonobiali otwarcie mówią o pucharowych aspiracjach. Bardzo ważny mecz dla nas, bo rzeczywiście po ostatniej porażce z Pogonią, no to już te punkty trzeba łapać, prawda? Już, 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 już yy, myślę, że te dwie pierwsze drużyny już uciekły, także już nie gonimy, szukamy trzeciego miejsca, prawda? Trzeciego no, lub czwartego, także to, to trzeba faktycznie wygrać z silną Lechią, bo Lechia faktycznie dobrze grała ostatnio. Lechia do grupy mistrzowskiej załapała się rzutem na taśmę. Gdańszczanie zapewnili sobie to w ostatniej kolejce sezonu zasadniczego dzięki wygranej 2 do 0 na własnym boisku z Ruchem Chorzów. Na początku zmagań w grupie mistrzowskiej podopieczni Piotra Nowaka także spisywali się znakomicie. Najpierw wygrali w Lubinie z Zagłębiem, a następnie na własnym boisku pokonali Pogoń Szczecin. Zwycięską pasę Gdańszczan przerwał dopiero w miniony weekend Piast Gliwice. Uwagę także zwraca styl Grylechi, który jest bardzo przyjemny dla oka. Podoba mi się, ja uważam, że Piotr dużo wniósł drużyny. Ta drużyna gra fajnie do przodu i Przyznaj, że ma fajnych zawodników. Także tutaj naprawdę trzeba będzie dużo potu wylać, żeby ten mecz wygrać. Myślę, że ten remis też nic nie daje. To trzeba po prostu wygrać ten mecz i wtedy no, przybliżymy się do tego trzeciego miejsca, prawda? Trudno nie zgodzić się z byłym obrońcą Lecha Poznań. Wydaje się, że remis kolejorzowi rzeczywiście niewiele pomoże. Dlatego w czwartek liczy się tylko pełna pula.